Najpierw węgla nie było w ogóle, potem był dramatycznie drogi, a na koniec rząd zrzucił obowiązek dostarczenia węgla, sprzedania tego węgla swoim mieszkańcom na samorządy. Efekt jest taki, że większość samorządów w Polsce zostało z tonami węgla. We Wrocławiu w 9 składach jest 600 ton węgla, z którym nie wiadomo co zrobić, bo rząd nie wydał żadnych nowych przepisów. W połowie listopada wrocławianie mogli składać wnioski w centrach obsługi klienta o zakup tańszego węgla. Chętnych nie brakowało. Mam w mieszkaniu teraz 13 stopni. Ile? 13 stopni. Strasznie zimno. No zimno jest. No ale dzieci nie ma, to się ubiera tam polwerek czy coś i się siedzi. Dobry pomysł, że w ten sposób jest to zorganizowane? Jak nie mamy innego pomysłu, to pewnie dobry. Wypełniliśmy w bardzo szybkim tempie tutaj to zadanie dystrybucji węgla. Z jednej strony ten wniosek i ta cała procedura była przygotowana tak, by mieszkańcy mogli złożyć wniosek do Urzędu Miejskiego i później otrzymywali telefony z dalszą instrukcją ze spółki Ekosystem, tak by to wszystko odbywało się możliwie jak najszybciej. A z drugiej strony też przygotowaliśmy kampanię informacyjną po to, by na przykład w przestrzeni miejskiej, czy w mediach społecznościowych również mieszkańcy dostali paczkę niezbędnych informacji dotyczących tego, w jaki sposób tą procedurę przejść. To było w listopadzie. Do tej pory sprzedano 2050 ton węgla. Zgodnie z przepisami ostatnie zakupy można było zrobić do końca czerwca. Jeszcze w ostatnich dniach płynęło ponad 100 wniosków. Zainteresowanie faktycznie było bardzo duże. Do tej pory rozliczono ponad 1500 faktur. Jeśli chodzi o te zasoby węgla, miasto zakupiło około 2800 ton. Oczywiście po to, by w tym trudnym czasie zimowym pod koniec ubiegłego roku zapewnić możliwości zakupu węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców. Na wrocławskich składach zostało ponad 600 ton węgla, z którym zupełnie nie wiadomo co zrobić. Wiele samorządów w Polsce ma takich zapasów jeszcze więcej. Nie ma obecnie przepisów centralnych, które zakładałyby, co należy z tym węglem dalej zrobić. Nie ma takich regulacji, więc oczywiście czekamy na takie informacje z rządu, podobnie jak inne samorządy, tak by wiedzieć, co można z tym węglem, mówiąc wprost, dalej zrobić. Katarzyna Sudnik, Echo 24.